Vadim. A w Polsce też to się dzieje. Myśmy po wyborach w Stoczni Gdańskiej, żeśmy zostali wybrani do Komisji Zakładowej i Prezydium Komisji Zakładowej, akurat ja byłam w Prezydium Komisji Zakładowej, to pierwsze między innymi słowa jeden z naszych kolegów powiedział tak: słuchajcie, teraz jeżeli ktokolwiek z nas przejdzie przez jezdnię i zapłaci mandat, to nie zapłaci on jako ten i ten tak się nazywający, tylko jako przedstawiciel Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej Solidarności. I to jest właśnie ta, różnica. Jak to kiedyś mówili, znajdź proporcją mocią panie. I to jest prawda. Bo ja mogę sobie przechodzić jako ja, jako prywatna osoba. Ale jeżeli jestem przedstawicielem kogoś, to już jest szalona różnica. Trzeba to szanować, że ktoś mi zaufał, ktoś mnie wybrał, wobec czego ja muszę cały czas o tym pamiętać, że mam się zachowywać przyzwoicie, nie zawieść tego zaufania. I nie mogę obrzucać kalumniami, tak jak w tej chwili się robi człowieka, dlatego że on inaczej myśli. Ma prawo myśleć inaczej. Ma prawo myśleć inaczej. Ja powołam się na taką rzecz, która mi ciągle tkwi w głowie z taką wielką estymą. Już pomijam to wielkie święto takie nieustanne przez tyle lat, jak był nasz Polak był papieżem, prawda? Ale proszę zauważyć, co zrobił papież. To jest w tej chwili przykład w każdej sytuacji. Zaprosił wszystkich ludzi, przedstawicieli wszystkich religii do Asyża, prawda? Wszystkich osobiście witał. I wysłał zaproszenie, mówiąc: wszyscy wierzymy w jednego Boga, chociaż różnie, ale w jednego tego samego. Wobec tego musimy się nawzajem szanować. Tak samo, jeżeli posłowie czy ktokolwiek został wybrany do jakiejś roboty, to on ma nam służyć. On ma nam służyć, nie my jemu. On nam ma służyć. Ja już parę razy miałam okazję i powiedziałam, między innymi również prezydentowi Sopotu kiedyś: proszę pana, pan jest dla mnie, nie ja dla pana. Pan jest dla mnie. I to jest niezmienne. Jeżeli nie będzie inaczej, to będzie zawsze źle. Polacy jeszcze chyba tkwią poniekąd w jakimś feudalnym systemie myślenia, że jak ktoś jest władza, to jest władza, to jest niekrytykowalna, z wyjątkiem po kątach, prawda? O, po kątach tak, ale być może jest to... Polacy mają dostateczną ilość odwagi wojskowej i chyba niedostatek odwagi cywilnej. Mogą występować zbiorowo, niewielu Polaków zdecyduje się publicznie wygłosić opinie, które sądzą, że podziela większość. Odmienne niż jak sądzą, podziela większość. Wiele lat temu, już nie pamiętam za którego systemu, w szkołach przeprowadzono ankietę, w której było pytanie w szkołach średnich: czy wierzysz w prawdziwą miłość? 82% odpowiedzi brzmiało tak, ale mój pogląd jest całkowicie odosobniony. I to obrazuje wpływ mody i wpływ mediów. I również tą bezradność wobec narzuconych z zewnątrz sposobu myślenia. Dla mnie to jest jednym z koronnych argumentów, bo gdy nastąpi jakakolwiek katastrofa, nawet poza granicami Polski, to jest komunikat: przyczyny katastrofy są nieznane, ale wykluczono zamach terrorystyczny. W tym wypadku podejrzane jest, niesłychanie podejrzane, że od pierwszych chwil
Nawet nie stwierdza, nawet zabrakło stwierdzenia, że wykluczono zamach. Po prostu w mediach to się nie pojawiło. Ta oczywiste pytanie się nie pojawiło. Przecież dziennikarzy jest w Polsce kilka tysięcy i czy nikomu to samo nie przyszło do głowy? Musiało przyjść i jeżeli tego nie powiedziano, nie napisano, to wydaje mi się, że może być tylko jedno tłumaczenie. I do tej pory zresztą pozostaje szereg pytań niewyjaśnionych i nie wiem, czy kiedykolwiek uzyskamy na główne pytania odpowiedzi. Przynajmniej nie wiem, czy ja się doczekam takich odpowiedzi. Do dzisiaj nie mogę się pogodzić z jednej strony ze stratą tych osób, ale z drugiej strony z tym, co się dzieje po katastrofie smoleńskiej, bo tak naprawdę katastrofa to był olbrzymi dramat dla naszego społeczeństwa, dla znajomych, przyjaciół, rodzin tych ofiar, ale wielką tragedią jest to, co się dzieje z tym śledztwem i z tym, co się działo po tym wydarzeniu. Nie potrafię do dzisiaj zrozumieć, dlaczego premier polskiego rządu nie skorzystał z propozycji prezydenta Miedwiediewa prowadzenia wspólnego śledztwa. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego polskie władze w żaden sposób nie interweniowały w sprawie dowodów w śledztwie w sumie, bo to tak należy o tym mówić. Dzisiaj się nam mówi, że wrak niszczający na płycie lotniska w Siwiernej to jest coś sentymentalnego, które ma znaczenie dla nas tylko czysto symboliczne, czysto emocjonalne. Nieprawda, to jest przede wszystkim dowód w sprawie. I dzisiaj z materiałów, które zdobyły media publiczne o dziwo, dowiadujemy się, że ten wrak, czyli dowód w sprawie, został niszczony w ciągu pierwszych 24 godzin po katastrofie. Tego nie potrafię zrozumieć. Nie potrafię też zrozumieć tego, co się dzieje generalnie w przekazie medialnym, zredukowania tej całej katastrofy do jakiegoś wydarzenia mało znaczącego, mało istotnego, przedstawianego w kategoriach czysto emocjonalnych, a nie przedstawianego w kategoriach sprawności państwa, w kategoriach odpowiedzialności państwa za swoich obywateli, bo każdy z nas może dzisiaj sobie zadać pytanie, co to jest za państwo, w jakim państwie my żyjemy, skoro za najważniejsze osoby w państwie nikt nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności za to, co się z nimi dzieje. To jak my, zwykli obywatele, mamy się czuć w takim państwie, jak mamy spokojnie odprowadzać podatki, czyli finansować służby tego państwa, nie mając żadnej najmniejszej gwarancji, że to państwo w razie jakiejkolwiek tragedii, w razie jakiegokolwiek dramatu wyciągnie do nas pomocną dłoń. To jest skandaliczne, to jest to podejście neoliberalne do pomocniczości, w stosunku do pomocniczości państwa. Jak mówiłem wcześniej, Leszek nigdy się z taką rolą państwa nie godził. Uważał, że państwo ma również obowiązki wobec swoich obywateli, ma obowiązki tejże pomocniczości, o której mówiłem wcześniej, ale z drugiej strony też państwo musi gwarantować minimum bezpieczeństwa pod każdym względem, względem ekonomicznym, względem bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa prawnego, zapewnić to minimum bezpieczeństwa swoim obywatelom. Tego dzisiaj nie mamy. Po tej tragedii, właśnie jedną z konsekwencji tej tragedii jest to, że opcja, która w tej chwili rządzi w Polsce, ma pełną kontrolę nad wszystkimi sferami życia publicznego, od sfery ekonomicznej poprzez Narodowy Bank Polski, poprzez w ostatnich czasie media publiczne, które też zostały już w jakiś sposób opanowane przez siły rządzące. I w zasadzie w tej chwili rzeczywiście i realne jest zagrożenie proces demokracji w naszym kraju. Jest to dziwny wypadek. Po lotniczemu się to nazywa kraksa, a mój ojciec przeżył parę kraks, więc ja wiem też, jak to wyglądało. Kraksa kraksie nie równa. Ale ta kraksa, żeby ludzie wszyscy natychmiast i w strzępach to... Nikt z nas w to nie wierzy. Tutaj na wybrzeżu nikt w to nie wierzy. Autentycznie. Z tymi ludźmi, wszyscy, którzy wtedy się buntowali, a butowaliśmy się przecież stale. I powiem, jak się buntowali, to powiem taką fraszkę, którą też stoczniowcy, głupi robole, jak to się kiedyś mówiło,
co po niektórzy mówili, napisał jeden z naszych stoczniowców, która jest ciągle aktualna, ale oddająca postawę Polaków. Do mety biegnie zmęczona od nowa. Znów falstart, więc biegnie od nowa. Nie wiem, jakim sposobem, ale po 1981 roku, przez okres stanu wojennego, udało się propagandzie wpędzić Polaków w kompleksy. W 1980 roku nie czuliśmy nawet... Czuliśmy się zupełnie pełnoprawnymi obywatelami świata. Robotnicy wiedzieli, że są świetnymi fachowcami. Inżynierowie wiedzieli, że są świetnymi fachowcami. Wszyscy byli nawzajem, wszystkie grupy społeczne odnosiły do siebie z szacunkiem i zaufaniem. I myśmy się wtedy nie bali. Wręcz chcieliśmy, pragnęliśmy, żeby nam partia i system komunistyczny pozwoliły zmierzyć się z Zachodem i byliśmy absolutnie przekonani, że w tych zapasach, w konkurencji, w dziedzinach przemysłu, w dziedzinach produkcji jesteśmy w stanie ten pojedynek wygrać. To potwierdzają również na Zachodzie. Rozmawiałem z kongresmenem z zachodniego wybrzeża w Stanach Zjednoczonych, który mi powiedział, że bardzo chętnie poprzemy waszą niepodległość, tylko powiedz, co zrobić z waszym przemysłem. Ponieważ ja zrobiłem, szczęka mi opadła, to on mówi, no słuchaj, na atak japoński mieliśmy 20 lat czasu, żeby się przygotować i okazało się, że to za małe, nie byliśmy przygotowani. Wy z waszym przemysłem i waszym wykształceniem, gdy odzyskacie niepodległość, w ciągu 2 lat zestabilizujecie całkowicie rynki światowe i my wiemy, że nie mamy na to żadnej obrony. Więc jeżeli powiesz, co zrobić z waszym przemysłem, poprzemy waszą niepodległość. Więc tutaj było wyraźnie. Ekonomiści Stanów Zjednoczonych oceniali Polskę na 10. miejscu w rankingu potęg przemysłowych świata. Polacy i polscy robotnicy, i polscy inżynierowie, którym przeszło przez lat prawie 50 działać w systemie komunistycznym, a mimo to tą produkcję jakoś robić, budować te fabryki, budować maszyny, mimo to potrafili, byli wyszkoleni w niesłychanej inwencji. Natomiast przyzwyczajenie do komunistycznych płac, kiedy wtedy robocza godzina w Polsce była 15 centów, to z taką wiedzą, z takim przemysłem i z takimi płacami byliśmy zdolni konkurować nawet z Chinami. I to było to ogromne zagrożenie, to ogromne te. Dlatego Balcerowi odpowiedział na pytanie, co zrobić ze swoim przemysłem. No i niestety przychodzi tutaj smutna, nawet tragiczna ta, i zyskał poparcie Polaków. Spowodowało to, że 10. miejsca w rankingu gospodarczym na świecie spadliśmy na 56., czyli do krajów postkolonialnych. Do krajów trzeciego świata. I najprzykrzejszą rzeczą jest, że wszystko to odbywało się przy ogromnym aplauzie i przy, nie tylko przyzwoleniu, ale aplauzie Polaków. I tak jak teraz ostatnie wybory.